Siema, pewnie sporo osób słyszało o tym, że do Wiedźmina dodano nowy pancerz inspirowany Netflixowym Wiedźminem. Ale pewnie sporo osób nie wie, jak go znaleźć. Dlatego dzisiaj przedstawię wam, jak w ogóle wygląda ten podstawowy pancerz oraz ten w pełni ulepszony, ale pokażę też wam na szybko, jak go znaleźć. Zostawcie suba, bo znajdziecie tu sporo wiedźmińskiego kontentu. Otóż na szybko, żeby nie marnować czas widza, jak znaleźć pancerz, musimy udać się do Diablego Dołu, a potem do Wykrzyknika i wypełnić misję. Tą drogą w prawym górnym rogu znajdziecie tą misję na moim kanale, z wszystkimi tutaj opcjami dialogowymi i wyborami. Potem musimy udać się do Kermoren i znaleźć notatki. Przeczytać je i to właściwie koniec. Potem musimy udać się do Kowala, jakiego chcemy, ale najlepiej tego w Tusson, bo potrafi on zrobić wszystko za jednym zamachem. I wykonujemy pancerz. A tak on się prezentuje. Całkiem podobny. Tak wygląda ulepszony na poziom mistrzowski. Wydaje mi się, że nic się nie zmieniło. A tak wygląda ulepszony na poziom arcymistrzowski. Również całkiem podobny. Właściwie to identyczny. Zostawcie suba, bo teraz będzie pojawiać się masa filmów na temat Wiedźmina i będziemy rozkładać najnowszą aktualizację na czynniki pierwsze, szukając nowo dodanych sekretów. A już o jednym się dowiedziałem i niedługo nagram film. Pewnie tych takich małych smaczków, sekretów i tajemnic będzie w tej aktualizacji całkiem sporo, także widzimy się jutro, 14:16, Siemson.